Cześć, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Sebix, gamer. A dziś będziemy grać sobie w Deluxe Kidjam 4 w najnowszej wersji oczywiście. W komentarzu napiszcie, jakie by chcieliście gry. A ja zapraszam was na moje następne dwa kanały, które będą w opisie. Sebix Music i Sebix Skiump. No więc zapraszam kanały. A wy możecie dostać teraz suba na tym kanale, łapę w górę i sobie poskaczymy jakiś nowy turniej. Tutaj oczywiście mam turniej wybierz zawodników, mam wszystkich zawodników, którzy brali udział w tym sezonie. Tutaj składnie sobie bierzemy na sobie 5. Oczywiście można tych, które mam pobrane. Tutaj sobie oczywiście też mam pobrane. Poskoczymy sobie turniej, skoczymy. Skoczymy sobie 5 konkursów. Zapaliśmy dalej. No i rozpocznijmy. A, weźmiemy sobie kału. Teraz możemy zrobić łapę w górę, suba. A my lecimy z pierwszym konkursem. Ja jestem w ogóle w dobrej formie w tym sezonie, bo naprawdę skaczę dobrze. Jestem Gregorem Sinzałem. Ja jeszcze drugim zawodnikiem, Sebixem. Powinien się trochę nie zacinać, ale trudno. No, jestem bardzo dobry w formie. O Jezus Maria. No i teraz Sebix. Mam nadzieję, że on dobrze skoczy. I skoczył dobrze, to nie był jakiś tragiczny skok. 15 miejsce, które będzie w kwalifikacjach 17. A Gregor Sinzauer powinien mieć kwalifikacje. Uff, Jezu, jaki fart, ludzie. Ile w ogóle zawodników tam było tak dużo? Egzekwo. 52. Dobra. Gregor Sinzauer będzie teraz skakał. A my lecimy dalej. I rozpoczynam pierwszą serię. Gregor Sinzauer już się odbił. Oj, to będzie dobry skok. No. Po prostu błąd zawodnika na progu. Tak mi się zdaje. No a teraz Sebix. Już skoczymy. Oj, niestety, ale on musi lecieć płasko, aby się tam... A jeszcze za późno się wylądowałem. Który będzie Gregor? Strzelam 8. Aj, 5 egzekwo z Jasiem i Koziśkiem, nie. Tutaj nawet jest Kozisiek. Co za niespodzianka? Francuz jakiś? Dobra. I lecimy z pierwszym konkursem w drugiej serii. Gregor Sinzauer może od razu w pierwszym konkursie będzie podium. Podium nie będzie, ale będzie dobre miejsce. Jest 5 miejsce. Wytrzymaliśmy. Czestmir Koziśek na podium. Ale formę ma chłop. No. Teraz lecimy. Czemu tu będą same małe skocznie? Lecimy z drugim konkursem, a teraz skacze już Sebix Bischofshofen. Możecie napisać w komentarzu, czy... O Jezus, macie. Możecie napisać w komentarzu, czy będę miał wam nagrać klucz do DS 4, bo będę mógł wam dać, bo ja mam jeszcze swój klucz. I nie ten, który widzicie na ekranie. Ten Patryk Załęski. Dobra, ściszamy sobie troszeczkę muzykę i lecimy dalej. No tutaj tragiczny skok Gregora Sinzauera. No jakoś kwalifikuje, to będzie cud. Naprawdę. Czy ja nie będę miał żadnego zawodnika? 51 Gregor Sinzauer. Jezus Maria, no to trzeba być twardy. A jeszcze KO, o ja uwielbiam KO. Jezu, nie mam drugiej serii, tragicznie. Czesmir Kulisiek, teraz Wiktor Polaszek, o. No i spadł już na 11 pozycję. Czemu tu są same małe skocznie? Powiedzcie mi to. Powiedzcie mi to. Tak to nie ma być. Teraz lecimy z trzecim konkursem i znów na małej skoczni w Park City. Stanach Zjednoczonych. Oj, laguje troszeczkę, ale za pasywnie. A jak jest na narty, trzeba lecieć agresywnie na nartach. Ale jak... Kwalifikacja będzie easy. To będzie takie łatwiutkie. Teraz Gregor. No i spóźniony skok.
Jezus, nie. Chyba będzie kwalifikaty, tak mi się zdaje. Będzie 50 miejsc. Jest. Co tak Czesi dobrze skaczą? Ej, powiedzcie mi to, czemu Czesi dobrze skaczą? Dawaj, Sepix. Nie zapasywnie, agresywnie na nartach. Jezus, Maria. Czy to się dzieje naprawdę? Powiedzcie mi to. 95 metrów tylko oni skoczyli? Więc to będzie easy. Ale warunki są trudne, no więc... Dobre, wypijcie Gregor z listem załek i to jest prowadzenie. Musi być. Nie ma, aha. Bo noty tragiczne. No i który będzie po pierwszej serii? Szósty. Mała strata. O Jezus. 4,5 punkta do podium. Czyli to są około jakieś, muszę mieć więcej. O 3 metry więcej niż 2,5 metra. Więc od Stefana Kraftu musi skoczyć o 2,5 metra mniej. No więc ruszamy. Dobre wybicie, ale ajaj. Zgas. Niestety. Ale może będzie podium, no ale to trzeba cud liczyć. Ale jest siódmy, jak zwykło. No jest dobrze. Ściszyłem trochę. Ściszyłem sobie jeszcze teraz troszeczkę muzę. Nie wiem, czy jest głośniej. Zobaczę to na, jak będę montować film. W komentarzu też możecie napisać, jak jesteś dobrym montażystą, to możesz napisać w komentarzu. A ty możesz być moim montażystą i... Mogę ci pomóc w kanale. O, to jest dobre odbicie, ale ci strasznie dobrze. Jezus Maria. Więc jakby ktoś był dobrym montażystą, to może się zgłosić w komentarzu albo na Instagramie. Instagram też macie w opisie. Więc zapraszam. W komentarzu montażystą może... Ja to jak Gregor Schlesenzauer. To są tylko kwalifikacje, więc kwalifikacje są łatwe. Ale ja z Gregorem się nie zakwalifikowałam, ale... Gdzie jest w ogóle Sevix? Jest kwalifikacja, bo to był daleki lot. Uff. No i Sevix z pierwszym numerem startowym skacze mu siebie. Więc... No ja jeszcze spóźniłem. Ale leć może cud będzie. Mogę zrobić flipa. 180 mogę zrobić. Traci Gregor. Schlesenzauer, oj, on też spóźnił, a to on lecił, on leci. Ale nie odleciał daleko, żeby było. Kwalifikacja do drugiej serii. No jak będzie kwalifikacja do drugiej serii, to ja będę święty. Co jest? Gdzie jest reszta? Ty no... XD, no będzie, że teraz daleko skoczy. Ja awansuję do top 15, strzelam. To jest dobry skok. Czy będzie to 15? Wątpię. XD. To 15, ta 15 była. Ale to jest głupie. No ja pasowałam, jedno szczęście. No i lecimy z ostatnim konkursem na dzisiaj. Lachti, uwielbiam to skocznie. Uwielbiam. Tutaj może być pierwszy. Mogą być tutaj pierwsze punkty Sebixa. Jeszcze będzie, o jest pod narty, no to można poskakać fajnie. Ja w ogóle ten próg uwielbiam, ten taki próg, on jest taki widoczny, straszny. Widzicie, jak daleko skoczyłem od razu, on jest taki strasznie widoczny, nie? Ja właśnie taki próg uwielbiam. Kacienko, sami Polacy tutaj są, widzę. Dobrze, Polacy, skacz tam. Oj, ale odleci, bo ja mam dobrą parabolę. Ja mam taką technikę, ale dopiero 34 takim skokiem, no kwalifikacja jest pewna, ale... XD. Czy właśnie tutaj nie mają kwalifikacji?
Dobra, my lecimy dalej. Kwalifikacje Y, Gregorz Lizen za przeszedł i Semix. Lecimy z konkursem. 127 metrów. Ja to na tym. Jest to do skoczenia, jak najbardziej. No ale to już tak się nie położyłem, ale będzie easy. Powiedzcie mi, więc skoczyć z Anię, bo nie zagapię się. Degardino. No i... Dobra, kwalifikacja, jedno szczęście jest. Uff, już fart. Uff. Czy Gregor Season Zabor będzie? No, ciężko będzie. Dobra, jest kwalifikacja. Widzicie? Widzicie? To jest moja technika na Lahti. Nisko leci, ale on się po prostu normalnie jakby wiatr złapał, nie? 27. No, będzie atak, coś czuję. Będzie atak. Ajaj. Czy to będzie atak? Według mnie będzie atak. Ani na jakąś dobrą pozycję. Oby teraz skoczył Gregor Sisoła, dobrze. Dobre wybicie, no nie. Prędkość stracił, nie skoleci. Piotr Żywa wygrywa, nikogo to zachopie drugi. Gdzie jest Sebix z tymi punkcikami? 14 punkcików dostał. Dobra. A więc w tym odcinku by było tyle. Ty możesz zostawić suba, o Jezu.